20 dni przed rozpoczęciem Igrzysk Vancouver znowu daje o sobie znać olimpijska forma liderki Pucharu Świata Justyny Kowalczyk. W sprincie w Rybińsku Polka była trzecia. Wielki finał, proszę Państwa. Zawody bez Justyny Kowalczyk na podium to już rzadkość. Polka ku radości kibiców wciąż jest w wielkiej formie i choć biegów sprinterskich nie lubi, to i tak najczęściej jest w pierwszej trójce. Biegać w temperaturze minus 20 stopni nie jest łatwo. Siarczystego mrozu w Rybińsku przestraszyła się Słowenka Petra Majdic. Finki Aino Kaisi Sarinen też w Rosji nie ma. Na bieganie w takich warunkach zdecydowały się tylko 34 zawodniczki. Najszybsza była Słowenka Vesna Fabian.